Witam Państwa bardzo serdecznie jako gospodarz tej gminy. Witam zaproszonych gości, witam członka województwa warmińsko-mazurskiego pana Jarosława Słomę. Witam zastępcę dyrektora Departamentu Rozwoju Wsi. Dzień dobry. Witam pana starostę powiatu gołdawskiego, pana Krzysztofa Kazanieckiego. Witam panią przewodniczącą i jednocześnie członka Gołdawskiego Funduszu Lokalnego, panią Violettę Anuszkiewicz. Witam pana przewodniczącego Rady Gminy Dubeninki, pana Stanisława Rudziewicza. Witam zebranych państwa, przede wszystkim mieszkańców, gości, państwa radnych, bo widzę buzię. Szanowni państwo, spotkaliśmy się tutaj, aby odsłonić ten oto piękny pomnik, mam nadzieję, że piękny pomnik stękacza, który będzie symbolem tej miejscowości. Chciałbym też powiedzieć, że ten projekt nie jest jeszcze w 100% skończony. Mianowicie powstaną tu ławeczki, miejsce dla odpoczynku dla rowerów. Ci, co mają smartfona, będą mogli sobie zrobić skan kodu QR z odnośnikiem do strony internetowej, do miejsc, gdzie można kupić tego sękacza tutaj u nas na terenie gminy Dubeninki, o historii tego ciasta. Mam nadzieję, że to będzie taki nie tylko pomnik, ale taka część interaktywna tego projektu. Panie Jarosławie, czy może dwa słowa, zanim otworzymy? Szanowny panie wójcie, szanowni państwo, chciałbym przekazać przede wszystkim pozdrowienia od marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Marcina Kuchcińskiego, którego dzisiaj reprezentuję. Wczoraj rozmawiałem z marszałkiem też w kwestiach modernizacji drogi, o czym za chwilę. Natomiast chciałbym pogratulować władzom gminy Dubeninki, społeczności gminy, ale też społeczności miejscowości Żydkiejmy tej inicjatywy, bo to będzie świetna promocja i was jako gminy Żydkiejm, ale też powiatu gołdawskiego. Promocja poprzez kulinaria, poprzez żywność jest bardzo przyjemną, skuteczną formą. Gołdap wypromowała się jako stolica Kartaczy, stąd też festiwal kulinarny pogranicza Kartaczewo i zyskuje się rozpoznawalność. Gmina Dubeninki w sposób oczywisty jest polską stolicą sękacza. Sękacza, który jest częścią tożsamości mazurskiej, nazywany był Baumkuchen, ale też to jest tradycja ludzi, którzy przybyli z ówczesnej granicy polsko-niemieckiej. Tam też sękacz jest znany, jest ceniony, lubiany, podobnie na Litwie, ale wedle starej zasady, wyróżnij się albo zgiń. Kto zawłaszczy pierwszy pojęcie stolicy polskiego sękacza, ten będzie kojarzony i rozpoznawany. Ta inicjatywa znakomicie wpisuje się w to, co zbudowaliśmy jako samorząd województwa. Przez 5 województw Polski Wschodniej biegnie trasa rowerowa Green Velo. Przebiega również przez gminę Dubeninki i jedną z inicjatyw była myśl, żeby stworzyć miejsce, gdzie każdy rowerzysta albo inny turysta jadący na przykład z Suwalszczyzny w kierunku Stańczyk, Gołdapi, mógł na chwilę zatrzymać się w tej miejscowości, zrobić sobie zdjęcie pamiątkowe, przy okazji promując ten teren, i to dzisiaj staje się faktem. Także gratuluję skuteczności władzom gminy, dziękuję za tę inicjatywę. To jest mój ukochany powiat gołdawski, także ja cieszę się razem z wami, że kolejny wyróżnik promujący naszą ziemię, nasz powiat, będzie budować naszą markę, bo mamy piękne tereny, na których niełatwo się żyje, dlatego też co jest w mocy samorządu województwa, staramy się czynić. I tu dwa zdania o tej inwestycji. Prawdopodobnie za 2 tygodnie, w końcu września, otwarte zostaną oferty na przebudowę modernizacji drogi wojewódzkiej 651. Wiecie państwo, że to jest podzielone na 2 zadania. Dubeninki, granica województwa, 284 miliony złotych przewidziane, z tego 187 milionów środków unijnych. Drugi odcinek z Gołdapi do Dubeninek. Zarząd województwa czeka na oszacowanie
kosztów tego odcinka, 2 lata na realizację. Wszystko wskazuje na to, że inwestycja około 500 000 zł wartości zacznie się wiosną przyszłego roku, potrwa 2 lata. Standard tej drogi znakomicie podniesie się, służąc i mieszkańcom, i turystom. Liczę na to, że zwiększy to dostępność turystyczną naszego powiatu, gminy Dubeninki, Żytkiem, pozostałych miejscowości, żeby się tutaj łatwiej żyło, dostatniej, czego Państwu życzę. Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję uprzejmie. Panie starosto, 2 słowa. Także tutaj nawiążę do tego, co powiedział radny sejmiku. Myślę, że Dubeninki już są stolicą sękacza. Jako przykładem jest ten piękny pomnik. I to jest jedyny sękaczy, który widziałem, że ma wszystkie sęki. Także to jest duży sukces. A dla Państwa życzę dobrej zabawy i pozytywnie spędzonego czasu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Żeby nie przedłużać, zapraszam gości. Wszyscy odsłonimy. Taki mamy plan. Proszę z kolei wstążkę chwytać. Oby zadziałało.